co zarobię, to przejeżdżę. Dobra, słuchajcie, bez owijania w bawełnę, już na samym początku filmu zapraszam was na krótką przebitkę z fajną muzyczką w tle. Także lecimy, nie śpimy! Ogień! Się z wami przywitałem, czy nie? Z tego wszystkiego, z tej całej adrenaliny zapomniałem, więc jeszcze raz się z wami przywitam. Mateusz z tej strony, siemanko. Dawno nie było takiego vlogu u mnie kładowego. Miał być ten vlog składa w co niedzielę. No i na początku tak było, co niedzielę ten vlog był, ale niestety niekiedy w życiu się układa tak, że albo po prostu w niedzielę mnie w domu nie było i nie mogłem tego filmu wrzucić, albo miałem na niedzielę inny film zaplanowany. No i wyszło tak, jak wyszło z tym filmem, z tymi filmami z tej niedzielę. Dlatego dzisiaj postanowiłem co nieco nadrobić i coś tam z terenu dla was ponagrywać. Fajna pogoda, słoneczko świeci, dzisiaj 36-37 stopni było u nas. Także ostatnie, wydaje mi się, podrygi już lata. No i cóż, no i kończy nam się pomału ta słoneczna, piękna, fajna pogoda. No ale jak, co zrobisz? No nic nie zrobisz przecież, trzeba się z tym pogodzić, ale kończy się nie dla mnie, no bo ja tam zamierzam kładę sobie śmigać cały rok. Będzie to moja pierwsza zima, o ile jej doczekam w ogóle, w całości. Także będzie to moja pierwsza zima, w którą będę jeździł quadem. Postaram się coś nagrać, postaram się coś pokazać. Zobaczymy, jak te sprzęcicho sprawuje się na śniegu. Także taka sytuacja. No, co, lecimy chyba, nie? Palimy bestie. I pomału się zbieramy, pogadamy sobie. Pomału, jak tym się nie da pomału jechać. Słuchajcie, wiecie co, dzisiaj jest niedziela, tak jak już mówiłem, czy nie mówiłem, nie wiem, nawet już z tego wszystkiego. Wybrałem się dzisiaj na taki bazarek. 50 metrów od mojego, 50 metrów, 50 km od mojego miejsca zamieszkania. Wybrałem się na bazarek. No i byłem tam na bazarze, chodziłem sobie i widz mnie rozpoznał, widz mojego kanału rozpoznał mnie. Podszedł do mnie Łukasz,
plus minus w wieku, nie wiem, 10 lat. Jeśli nie zgadłem, to sorry, ale takie miałem wrażenie, że tyle lat on miał i podbija do mnie, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, nie? Ja taki trochę w szoku, bo wiesz, pierwszy raz ktoś mnie poprosił z widzów o zdjęcie. Taki trochę w szoku jestem. Ale zadowolony, ja panu myślę, no dawaj, no pewnie, proste, dawaj do zdjęcia. No i gadka szmatka, okazało się, że Łukasz mnie ogląda. Zna, znaczy widać, że ogląda wszystkie moje odcinki, bo o co go nie zapytałem, to zaraz mi odpowiedział, także widać było, że jest obczajony w temacie. No i cóż, zrobiliśmy sobie fotkę. Później dałem mu jeszcze wlepkę, bo miałem wlepki w samochodzie. I tak z uśmiechem na pysku, ja i on, żeśmy się pożegnali. No dla mnie fajna sytuacja, bardzo miła. Zaczął mnie tam w ogóle od panów, wiecie, wyzywać mnie od panów. Ja tam żadnym panem nie jestem, nie uważam się za żadnego pana, także jeśli ktoś by miał tam ze mną styczność w przyszłości, to śmiało walcie do mnie na ty. Na pewno będzie nam się wtedy przyjemnie rozmawiało. No, taka fajna dosyć sytuacja. Ktoś mnie poznał i to tak daleko od domu. Ktoś wyczaił, kim jestem. Nie wiem, przyzwyczajać się do tego, czy co już mam. Ty, tylko żeby mi nie odwaliło od tej sławy, nie? No, może tak być. Nie, no tak wam po prostu napomniałem wam taką sytuację, bo pierwszy raz mi się to zdarzyło tak właściwie. I takie to było wszystko fajne, miłe i przyjemne. I pozdrawiam cię, Łukasz, bo jeszcze tam mówiłem na kanale, że ci pozdrowię, także pozdrawiam cię, Łukasz, serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś, przybijemy sobie pionę, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj. No i taka sytuacja. Jak możecie zauważyć, albo nie, albo wam nie powiem, albo zaraz wam powiem. Fajna droga, kurde, przyspieszyłbym trochę. A jak będę szybko jechał, to nie będziemy stojać, więc nie wiem, czy mam rozmawiać, czy mam szybko jechać. Nie, dobra, powiem wam. Jak możecie zauważyć na moim kanale, niedługo wybiję 10 koła subskrybentów, co mnie bardzo, 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 bardzo cieszy, bo nigdy nie sądziłem, że będę ich tylu miał na swoim koncie. Jak widać, kanał prężnie idzie do przodu. Piszecie miłe komentarze, oglądacie mnie codziennie. Już te wyświetlenia w przeciągu doby po wstawionym filmie możemy liczyć, no, w tysiącach już możemy liczyć. Może nie są to dziesiątki tysięcy, ale jest to kilka tysięcy wyświetleń. Także widać, że... Zaraz zakończę! A biegi mi się skończyły! Dobra, dokończę myśl. Także widać, że oglądacie. I co? I chciałbym jakoś was nagrodzić. Znowu, po raz kolejny. Były wlepki dla was. Były... A właśnie, jeszcze Q&A musi być. Muszę dokończyć Q&A. Trzecia część jeszcze Q&A będzie. Także to też jest taka nagroda dla was. No i teraz 10 tysięcy subów. Już mi się zbliża wielkimi krokami. No i co by tu dla was wymyśleć? Co by tu dla was wykombinować? Ja nie mam pomysłu, naprawdę. Znaczy nie mam. Coś tam mi w głowie świta, ale może tak chciałem też was zapytać, co wy o tym myślicie. Co można by było zorganizować? Co można by było zrobić? Ja jestem otwarty na te, na naprawdę na wiele różnych propozycji. Także możecie pisać mi pod tym filmem w komentarzu, co wy byście tutaj mogli, znaczy, co wy byście mogli mi doradzić, żebym ja zrobił na 10 tysięcy subskrypcji, o tak.
jaką akcję moglibyśmy tutaj zrobić. Pisz to w komentarzu, najlepiej teraz, bo już zapomnicie i obejrzycie ten filmik do końca i później co? I później sobie pójdziecie i ja nie będę wiedział, co ja mam robić na 10 kołasówów. Także najlepiej piszcie już teraz w komentarzu 10 tysięcy subskrypcji, jaką akcję robimy. A co? A my lecimy, no. No i stało się. Albo się zepsuł, albo paliwa zabrakło. Ja pierdziele, no. Ale czekaj. Że co, że zepsuł się? Że niby Kawasaki KFX zepsuło się? Kurczę, to jest niemożliwe, ej. Nie wierzę w to. A może paliwa zabrakło? Ty, no paliwo jest. I to jeszcze z pół zbiornika. Nie wierzę, że się zepsuł. Muszę to sprawdzić. Bez kitu. Palimy? Spróbujemy? Zobaczymy? Szukam luzu. Jest. Działa! Myślałem, że się zepsuł. Nie, żartuję. Słuchajcie, kończymy tym akcentem dzisiejszego vlogasa. Taką myślą przewodnią właśnie głównie miało być to, co robimy na 10 koła subskrypcji. Mam nadzieję, że mi pomożecie, że napiszecie mi w komentarzu. A być może coś tam się wymyśli, no to ja nie mówię, że nie, no. Ja jestem otwarty na różne propozycje, tylko ja tam widziałem takie sprośne propozycje, no. Takich sprośnych to nie będziemy, wiecie, ja nie jestem jakiś tam Rafatus, nie? Także tych sprośnych propozycji proszę mi nie pisać, bo i tak one nie zostaną spełnione. Jakieś takie, wiecie, takie, żeby nie było 18+ na YouTubie, nie? Żeby mi tam ograniczenia wiekowego nie stawili. Także pisz tam w komentarzu wasze propozycje, co robimy na 10 kołasów. Ja was serdecznie pozdrawiam, lecę sobie dalej. Jeszcze się przejadę dosłownie kilkanaście minut i lecę dla was montować ten materiał. Także na razie, cześć!